dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, jak zrobić taką piętę w skarpecie. Pięta jest bardzo łatwa do zrobienia. Zaraz może zdejmę z blokera. Zobaczymy, jak ona wygląda. Tak to wygląda. I skarpetka była robiona od góry do dołu. Tutaj widzimy, kolory troszeczkę się przyciemniają przy czubku. Ale za chwileczkę opowiem Wam o włóczce, z której robiłam skarpetę. Ja tutaj nabierałam 64 oczka na samym początku, drutami 2,5. Ściągacz można nabierać o pół rozmiara mniejszymi drutami, ale ja nabierałam tymi, którymi robiłam całą skarpetkę, tylko troszeczkę ściślej przerabiałam ściągacz. Tutaj zrobiłam dość długą cholewkę, jak na mnie. Ja raczej wolę skarpety z krótszymi cholewkami. No i po zrobieniu pięty przeszłam dalej do robienia części stopy, no i palce. Tutaj zszywałam za pomocą igły. Na moim kanale jest też film, w którym pokazuję, w jaki sposób zszyć, żeby tak tu wyglądał ten czubek skarpety. Włóczka, z której robiłam, jest włóczką ręcznie farbowaną przeze mnie. Jest to nowość w moim sklepie. Postanowiłam troszeczkę wypróbować właśnie ręczne farbowanie i zobaczyć, jak to będzie wychodzić, i bardzo mi się to spodobało. Tutaj mamy takie, na razie mam dwa kolory. Chciałam wypróbować, w ogóle ta skarpetka jest taką próbą, żeby zobaczyć, jak to farbowanie wychodzi w praktyce. Znaczy włóczka, jak się układa w skarpetach. Motki są po dwa takie precelki, dwa pasma po 50 gramów. Skład włóczki jest taki typowo skarpetkowy, 75% wełny, 25% poliamidu. No i w 100 gramach jest około 410 metrów, czyli 205 w każdym takim precelku, około 205. Ta skarpeta jest zrobiona na rozmiar 39, może nawet i 40. I tutaj zużyłam 36 gramów włóczki na jedną skarpetę, także jeszcze mi troszkę zostało. I teraz chciałam Wam troszkę opowiedzieć o tej włóczce. Jeśli Was nie interesuje, to przewińcie sobie filmik do przodu i wtedy może będziecie mogli sobie sam zobaczyć, jak tą piętę ja robiłam. Włóczkę tą farbowałam tak, taki miałam zamiar, żeby utworzyła efekt cieniowania, czyli żeby była od koloru jasnego do ciemnego przechodziła. I tak może ja zaraz rozwinę tutaj pasmo. Będzie bardziej to widoczne. Tak wygląda włóczka w paśmie, czyli tutaj z jednej strony jest kolor ciemniejszy, on stopniowo się rozjaśnia, a jeszcze w międzyczasie powstają właśnie takie cętki w dzianinie. I teraz sposób robienia. No wiadomo, że z takiego pasma trzeba przewinąć włóczkę w motek, w kłębuszek i rozpoczynać robienie. Jeden koniec będzie się zaczynał od tego ciemnego koloru, a drugi koniec od jasnego. I na początku trzeba zdecydować, od którego koloru zamierzamy robić. Jeżeli będziecie robić od palców skarpetę i chcecie, żeby ten kolor, zaczynała się ta skarpeta na palcach, była ciemniejsza, no to musicie oczywiście robić od koloru ciemniejszego, a jeżeli od jaśniejszego, to od jaśniejszego. No ja robiłam od góry i troszeczkę, no może nie jestem zadowolona, powinnam była
troszkę odwinąć jednak tej włóczki, dlatego właśnie to jest taka próbna skarpeta, żeby zobaczyć, nabrać jakiegoś doświadczenia w tym względzie, dlatego dzielę się z Wami od razu swoimi wrażeniami lub po prostu no, powinna była troszeczkę odwinąć tej włóczki, ponieważ tutaj czubek mi nie wyszedł tym najciemniejszym kolorem. Troszeczkę widać tą gradację koloru, że tutaj jest jaśniejszy, a tutaj zaczyna się stopniowo ten kolor przyciemniać. Gdybym robiła od palców, to może łatwiej, znaczy inaczej by to wyszło. Albo gdybym robiła większy rozmiar skarpety, to wtedy być może zużyłabym całe to pasmo. Dlatego jest ta włóczka, podzieliłam ją na dwa pasma, no bo z jednego pasma by nie wyszły dwie podobne do siebie skarpety. Także jeżeli zdecydowalibyście się robić z tej włóczki, to właśnie trzeba brać pod uwagę to, żeby wykorzystać całe to pasmo, trzeba robić większy rozmiar skarpety albo po prostu początek odwinąć tego jasnego koloru, tak żeby była taka pełna ta gradacja od tego jasnego poprzez średni i do tego najciemniejszego. Nie wiem, czy to wytłumaczyłam jasno, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No i włóczka jest taka fajna, miękka. Bardzo mi się spodoba ten efekt farbowania. Na razie ufarbowałam tak na trzy pary skarpet. Już jedną parę wykorzystałam, także na razie będą do kupienia w sklepie dwa zestawy. Tutaj mam taki kolor, jest jeansowy, granatowy. Tutaj może nawet i czarny. Także te kolory fajnie, tak podoba mi się ten efekt, jaki uzyskałam. Także zapraszam Was do sklepu. Myślę, że jeszcze będę farbować w ten sposób. Piszcie mi w komentarzach, czy Was interesuje takie farbowanie włóczki. No i teraz przejdźmy do robienia tej pięty. Robienie skarpety rozpoczęłam od nabrania oczek. Nabrałam 64 oczka i przerabiałam ściągaczem dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. No później zrobiłam sobie cholewkę. Wszystko to możecie indywidualnie sobie dostosowywać długość tych części. Robię na drutach z żyłką 2,5 metodą Magic Loop. No i oczka mam podzielone po 32 na każdym zdrucie, czyli po połowie. I teraz doszłam do tego momentu, w którym będę robiła piętę. Piętę będziemy robili na połowie ilości oczek, a druga połowa oczek będzie przodem skarpety. Oczka dzielimy sobie w taki sposób, że wydzielamy dwa środkowe oczka z tej jednej części oczek, z tych 32, czyli mam tutaj 15 oczek, środkowe będą dwa oczka i 15 oczek będzie w drugiej części. I tutaj przydadzą nam się markery. Wkładam sobie marker, przerabiam dwa oczka prawe. I znowu wkładam marker. Sobie robię dalej 15 oczek prawych. To będą przerobione oczka z tego jednego drutu. Na przodzie stopy też przerabiam oczka, czyli tam mam 32.
I na tyle jeszcze przerobię też te 15 oczek do markera. Przerobiłam oczka przodu skarpety, teraz oczka tyłu do pierwszego markera. Przekładam marker na prawy drut. Będę dodawała teraz oczka przed i za tymi dwoma środkowymi. Czyli oczka będę dodawała z tej nitki pomiędzy oczkami z poprzedniego rzędu. I oczko, które dodam, będzie skierowane w lewą stronę. Czyli tak sobie je chwytam. Narzucam na drut i przerabiam na prawo. Dwa prawe. Staram się tak troszkę robić ściślej to oczko nowe, narzucone, dodane, żeby tam nie tworzyły się dziury. Przerobiłam dwa oczka prawe. I teraz znowu dodaję przed tym drugim markerem, dodaję oczko, tym razem skierowane w prawo. W ten sposób je narzucam i przerabiam tak od tyłu, wprowadzając drut. I mamy dodane dwa oczka. Przekładam marker, przerabiam 15 oczek prawych. Do końca tego drutu i 32 oczka na przodzie skarpety. Przechodzę na przód skarpety. Przesuwam sobie oczka. I przerabiam. Po przerobieniu oczek na przodzie skarpety przechodzę na tylną część. Przerabiam początkowe 15 oczek prawych. Tutaj na styku przodu i tyłu to pierwsze oczko trzeba troszeczkę mocniej zaciągać, żeby nie powstała taka przestrzeń pomiędzy oczkami. Przerabiam do markera prawe. Przekładam marker. I teraz w tym rzędzie będę przerabiała oczka bez dodawania. Czyli na tyle robótki oczka prawe i na przodzie oczka prawe. Co drugim rzędzie, znaczy w każdym drugim rzędzie będę dodawała po dwa oczka pomiędzy markerami. Jestem już przed markerem, przekładam go i będę dodawała oczko skierowane w lewo. Narzucam sobie na lewy drut nitkę z pomiędzy oczek, przerabiam oczko prawe. Teraz będę miała 4 oczka prawe do przerobienia i kolejne oczko narzucam przed markerem i przerabiam je na prawo. Przekładam marker i robię oczka prawe. Na tylnej stronie skarpety dochodzę do końca i na przedniej stronie skarpety też będę przerabiała oczka prawe cały czas, bez tutaj nie ma żadnych manipulacji. Czyli tutaj w tej metodzie jednocześnie przerabiamy oczka przodu i tyłu skarpety. Przerobiłam oczka przodu skarpety,
te 15 oczek na tyle, tu gdzie robimy piętę, przekładam marker i w tym rzędzie będę przerabiała oczka prawe bez dodawania, czyli na tyle skarpety i na przodzie. Tutaj nic nie dodajemy w tej chwili. Dopiero w kolejnym rzędzie będzie powtórzone dodawanie oczek. Dwa, cztery, sześć oczek jest u mnie pomiędzy markerami i tak powinno być też u Was. I znowu jestem na tyle skarpety, czyli robimy piętę. W tym rzędzie znowu dodaję oczka. Oczko skierowane w lewo, narzucam nitkę na lewy drut i przerabiam oczko prawe, takie przekręcone. Teraz oczka prawe, 6 oczek prawych i dodaję oczko skierowane w prawo. W kolejnym rzędzie będę przerabiała oczka bez dodawania. W następnym znowu będę dodawała. I to trzeba powtarzać do momentu, aż podwoi się liczba oczek na tym drucie, na którym robimy piętę. Czyli na początku było 32 oczka, a na końcu ma być 64. Jeżeli nabieraliście 60 oczek na początku robienia skarpety, to po zrobieniu tego klina na piętę powinno Wam zostać 60 oczek. Ja będę już to robiła poza kamerą, także pamiętajcie, w każdym drugim rzędzie dodajemy oczka. Jak zrobię już ten cały klin, to pokażę Wam, co trzeba robić dalej. Klin już mam zrobiony. Tutaj mam 64 oczka, czyli podwoiłam ilość oczek. Na początku było 32. Tutaj na stronie, gdzie robię piętę, gdzie mam 64 oczka, przerobiłam 32 oczka prawe i teraz będziemy robić zaokrąglenie pięty. Pierwsze oczko z tej drugiej połówki przerabiam na prawo, dwa oczka przerabiam razem, tutaj je przestawiam, żeby były skierowane w lewo. Przerabiam jedno oczko prawe i odwracam robótkę na lewą stronę. Teraz tak, włóczkę przekładam sobie tak do przodu, zdejmuję oczko z lewego drutu na prawy. Będę teraz przerabiała trzy oczka lewe. Jeden, dwa, trzy oczka lewe. Dwa oczka razem przerabiam na lewo. I jeszcze jedno oczko lewe. Czyli w sumie tutaj po środku od tej takiej przerwy mam 2, 4, 6 oczek. Teraz odwracam znowu robótkę na prawą stronę. To o, tutaj widzimy, mamy taką przerwę. Oczko przekładam bez przerobienia na prawy drut. Teraz przerabiam oczka prawe aż do takiej przerwy. I tutaj widzicie, mamy przerwę. Tego oczka już nie przerabiam, tylko przerabiam dwa oczka razem, czyli to przed przerwą i to za tą przerwą. Czyli dwa razem. Staramy się też robić je tak ściślej. Jedno oczko prawe. I znowu odwracam robótkę na lewą stronę. I znowu przekładam włóczkę sobie tak do przodu. Oczko zdejmuję na prawy drut. I tutaj robię oczka lewe. Dochodzę do tej przerwy między oczkami. I łączę oczka, przerabiając je razem na lewo. Kolejne oczko przerabiam na lewo
i znów odwracam. I w ten sposób trzeba przerobić wszystkie oczka aż do końca, z każdej strony. Teraz jestem na prawej stronie robótki. Oczko zdejmuję bez przerabiania. Łuczkę mam z tyłu. I znowu mam te oczka. To sobie przekładam, żeby nie było skręcone. Przerabiam dwa oczka razem i kolejne oczko prawe. Wychodzi nam taki tutaj trójkąt. Odwracam robótkę i znowu nitkę tą roboczą przekładam sobie do przodu. Zdejmuję oczko bez przerabiania. Robię oczka lewe. I dochodzę do tej luki. Przerabiam dwa oczka razem. Kolejne oczko lewe. Znowu na prawej stronie. Pierwsze oczko zdejmuję bez przerabiania. I kolejne oczka przerabiam na prawo. Dwa oczka prawe razem i jedno oczko. I znowu przechodzę na lewą stronę. Łuczkę przekładam do przodu. Oczko zdejmuję bez przerabiania. Robię oczka lewe. I znów doszłam do tej przestrzeni, takiej rozdzielającej oczka. Łączę oczka razem, przerabiając je na lewo. Jedno oczko lewe. I w ten sposób będę przerabiała, aż przerobię wszystkie oczka do końca. Gdy dojdziemy do oczek w pobliżu markerów, to markery można już wyjąć. Tutaj właśnie mam także, teraz będę przerabiała te dwa oczka razem. Marker sobie wyjmuję. Te markery już nie będą potrzebne. Doszłam już do przerabiania końcowych oczek. Na drucie mam trzy oczka. Przerabiam dwa razem. Jedno oczko prawe i znowu przechodzę na lewą stronę robótki. Oczko pierwsze zdejmuję i dalej przerabiam tak jak poprzednio oczka lewe, aż dojdę do trzech ostatnich. Ostatnie trzy oczka przerabiam dwa razem. Jedno lewe. I teraz będę przerabiała oczka prawe, a na końcu dwa ostatnie oczka przerobię razem. I tak jak mówiłam, dwa ostatnie oczka przerabiam razem. I tutaj już przechodzę do robienia w okrążeniach. I na tym drucie z tyłu ma być tyle samo oczek, jak było na początku. Czyli tu jeszcze trzeba będzie na początku rzędu, na tym dalszym drucie, napięcie, zredukować dwa oczka, żeby znowu było 32. Jestem tutaj na stronie, gdzie była robiona pięta. Dwa oczka przerabiam na prawo razem, skierowane w prawą stronę. I tutaj trzeba to oczko dość mocno zaciągnąć. Już dalej przerabiam w okrążeniach. Cała pięta jest już zrobiona. Teraz będę kontynuowała przerabianie
tej części stopy, potem palce. Na moim kanale możecie zobaczyć filmy z poszczególnych tych etapów, tak jak mówiłam, tutaj zamykanie palców też za pomocą igły. Serdecznie Was zapraszam. Zapraszam też do sklepu Eul, tam znajdziecie też inne włóczki farbowane przeze mnie z przeznaczeniem na skarpetki, są też z przeznaczeniem na chusty, chociaż z tych włóczek z wszystkich można robić także chusty, nie tylko skarpety. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.